Tekst manny na 29 lipca Nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować, Daniela rozdział 3 werset 17. Komentarz parauzyjny. Opatrzność pańska jest różna i nie do jego ludu należy decyzja, kiedy ma nastąpić nadzwyczajne wyzwolenie a kiedy ma być on pozornie całkowicie pozostawiony woli swoich nieprzyjaciół bez jakiejkolwiek manifestacji boskiej łaski. Czasami lud pana, będąc ograniczony, pozbawiony wolności głoszenia prawdy, jak trzej hebrajscy młodzieńcy, stwierdza, że ogień pali tylko powrozy a ich samych uwalnia, dając im w istocie większe możliwości świadczenia na chwałę naszego Boga niż mogliby mieć w jakichkolwiek innych warunkach. Nie do nas należy więc decyzja. Jaka powinna być boska opatrzność w odniesieniu do nas samych? Powinniśmy dostrzegać kwestie prawa i obowiązku oraz zgodnie z nimi postępować bez względu na konsekwencje bez zastrzeżeń ufając panu reprint numer 2494 komentarz epifaniczny hebrajczycy ci mieli taką wiarę w boską wybawczą moc że uzbroiła ich ona w niezachwianą odwagę i posłuszeństwo pomimo groźby i niebezpieczeństwa ognistego pieca nic dziwnego że zostali zaszczyceni obecnością Syna Człowieczego, który powstrzymał uśmiercające działanie ognia. Podobnie my, dzieci Boże, gdy jesteśmy zagrożeni i wpadamy do antytypicznego ognistego pieca za nieklanianie się militaryzmowi, katolicyzmowi i protestantyzmowi, możemy używać wiary, która zostanie zaszczycona obecnością Syna Człowieczego który sprawi, że piec ognisty stanie się środkiem uwolnienia nas z więzów tej ziemi, bez poniesienia szkody. Równoległe cytaty według tak zwanego przykładu dosłownego, Ewangelicznego Instytutu Biblijnego, SNPD. Pierwsza, Mojżeszowa rozdział 49 wersety od 22 do 26 Syn owocujący, Józef Syn owocujący nad źródłem, córki przesadzają mur, i rozgoryczają go, i strzelają, i żywią urazę ucznicy, lecz jego łuk jest stale napięty, i gibkie ramiona jego rąk dzięki rękom mocarza Jakuba, stamtąd pasterz, kamień Izraela, od Boga Twego Ojca, bo Cię wesprze, i z Wszechmocnym. Bo cię pobłogosławi błogosławieństwem niebios z góry, błogosławieństwem głębi rozciągającej się na dole, błogosławieństwem piersi oraz łona, błogosławieństwa twego ojca, które przewyższyły błogosławieństwa moich rodzicielek nawet granice wzgórz odwiecznych. Niech będą na głowie Józefa i na skroni poświęconego swoim braciom. Zdrasza rozdział ósmy, werset trzydziesty pierwszy, a wyruszyliśmy z nad rzeki Achawa dwunastego dnia pierwszego miesiąca, aby pójść do Jerozolimy, a ręka naszego Boga była nad nami i wybawił nas w drodze z ręki wroga i zbójcy. Cały Psalm dwudziesty trzeci, Psalm Dawida. Jachwę moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Na zielonych pastwiskach mnie kładzie, nad spokojne wody mnie prowadzi. Moją duszę orzeźwia. Prowadzi mnie ścieżkami sprawiedliwości ze względu na swoje imię. Choćbym nawet szedł doliną cienia śmierci, zła się nie przestraszę, bo ty jesteś ze mną, twoja laska i twój kij mnie pocieszają. Zastawiasz przede mną stół wobec moich wrogów. Namaszczasz olejkiem moją głowę, mój kielich się przelewa. O tak, dobroć i łaska będą szły moim tropem przez wszystkie dni mego życia. I powrócę do domu Jachwe na długie dni. Psalm 34, wersety 8, 10 i 11. Anioł Pana zatacza kordon wokół tych, którzy się go boją, i wyrywa ich. Bójcie się Pana, Jego święci. Gdyż niczego nie brak tym, którzy się go boją. Na młodel wyspadł niedostatek, także zgłodniały, lecz szukającym Pana nie brak żadnego dobra. Ewangelia Mateusza rozdział 5 wersety od dziesiątego do dwunastego. Szczęśliwi prześladowani z powodu sprawiedliwości, gdyż ich jest królestwo niebios. Szczęśliwi jesteście, gdy was będą znieważać i prześladować i kłamliwie przypisywać wam wszelkie zło ze względu na mnie. Cieszcie się i weselcie, gdyż wielka jest wasza nagroda w niebiosach. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Dzieje apostolskie rozdział 5, wersety 29 i od 40 do 42. Piotra zaś z apostołami odpowiedział: Trzeba być posłusznym Bogu bardziej niż ludziom. Po czym przywołali apostołów, wychłostali ich, zabronili im mówić w imieniu Jezusa i zwolnili ich. Oni natomiast odchodzili sprzed oblicza Sanhedrynu, ciesząc się, że zostali uznani za godnych niegodnego potraktowania dla Jego imienia każdego też dnia w świątyni i po domach nie przestawali nauczać i głosić dobrej nowiny o Chrystusie Jezusie. Rzymian rozdział ósmy wersety 17 i od 35 do 37, a jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Boga, a jednocześnie współdziedzicami Chrystusa, skoro razem z Nim cierpimy aby również razem z Nim móc dostąpić chwały. Kto nas odłączy od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód, nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? Jak napisano, z powodu ciebie cały dzień nas zabijają. Uważani jesteśmy za owce, przeznaczone na rzeź, ale w tym wszystkim wyraźnie zwyciężamy przez tego, który nas ukochał. Żydów rozdział jedenasty, wersety od trzydziestego do trzydziestego ósmego, którzy dzięki wierze pokonali królestwa, zaprowadzili sprawiedliwość, doczekali spełnienia obietnic, zamknęli paszczelwom, zgasili moc ognia, uniknęli ostrza miecza, umocnieni wydźwignęli się z niemocy, stali się mężni na wojnie, Zmusili do odwrotu obcy wojska. Kobiety otrzymały swoich zmarłych przez wskrzeszenie, inni natomiast zostali zamęczeni, nie przyjąwszy uwolnienia, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania. Drudzy z kolei przeszli próbę zniewak i biczowań, a ponadto kajdan i więzienia, byli kamienowani, przeżynani, pomarli przez ścięcie mieczem, błąkali się w owczych. W kozich skórach wynędzniali, uciskani, poniewierani, ci, których świat nie był godzien, tułali się po pustkowiach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. Objawienie rozdział 20 werset czwarty. I zobaczyłem tronę, i zasiedli na nich, i powierzono im sąd. I zobaczyłem dusze ściętych za świadectwo o Jezusie i za Słowo Boże. I tych, którzy nie pokłonili się zwierzęciu ani jego podobiźnie i nie przyjęli znamienia na swe czoło i rękę. Ożyli oni i panowali z Chrystusem przez tysiąc lat. Pieśni 93, 25, 179, 200, 216, 222, 293 Wiersze Brzasku 173. Wie ojciec wasz, czego potrzebujecie. Lektura uzupełniająca w Strażnicy, reprint nr 5866. Tekst manny na 29 lipca. Nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować. Daniela rozdział 3 werset 17. Pytania, w jakich doświadczeniach tego tygodnia zyskałem, zyskałam wyzwolenie, jak, co mi w tym pomagało lub przeszkadzało, z jakimi wynikami. Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.